Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Kilka Pytań Do. Spotykam się dzisiaj na Starym Rynku z prezydentem miasta Płocka, panem Andrzejem Nowakowskim. Witam Pana, panie prezydencie. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam także wszystkich telewidzów. Panie prezydencie, czas wakacji to czas odpoczynku dla uczniów, dla nauczycieli, ale w płockich szkołach, przedszkolach praca w re. Praca w re, ale nie tylko w płockich szkołach i przedszkolach. Praca w re, za co mogę z jednej strony trochę przeprosić i prosić o cierpliwość, także na naszych ulicach. Niektórzy mówią, panie prezydencie, zakorkowane pół miasta, nie można dojechać, zwłaszcza jak ktoś podróżuje codziennie na przykład w stronę Orlenu i wraca później z pracy, bardzo trudno. Rzeczywiście, ale proszę zwrócić uwagę, akurat ten kierunek, największe utrudnienia są dlatego, ponieważ do tej pory do Orlenu i z Orlenu wiodła właściwie tylko jedna droga, ulica Łukasiewicza. I dzisiaj zabraliśmy się za remont tej ulicy. Są wakacje, to po pierwsze. Po drugie, wykorzystujemy w dużej mierze pieniądze unijne, gdzie do jesieni musimy się z tych pieniędzy rozliczyć. Dlatego i tak duże tempo, i dlatego właśnie ta ulica jest realizowana. Do tego doszły do rozdział kanalizacji w ulicy Koblińskiego, więc kolejne utrudnienia i tam także niestety musieliśmy wejść w tę ulicę, to po wakacjach zmieni się diametralnie, przede wszystkim dlatego, że jeszcze dojdzie drugi, trzeci etap obwodnicy, który jest już właściwie gotowy w przypadku drugiego etapu od 18 maja. My już dwa miesiące czekamy na to, żeby wojewoda przyjechał z kontrolą i dopuścił do użytkowania drugi odcinek, co irytuje mnie również, proszę mi wierzyć. Natomiast trzeci za chwilę będzie gotowy. I no, mam nadzieję, że nie będziemy czekali kolejnych dwóch miesięcy na uruchomienie, bo to jest przede wszystkim irytujące. Więc prace rzeczywiście trwają w całym mieście i to jest też zrozumiałe, bo właśnie teraz, w okresie wakacyjnym, pomimo tego, że są utrudnienia, no to mamy i tak nieco mniej, bo sezon urlopowy, dzieci nie muszą chodzić do szkoły, więc trzeba ich odwozić, jest troszeczkę łatwiej. Natomiast rzeczywiście praca też trwa w szkołach i przedszkolach. I to są bardzo różne prace. Mamy kilka inwestycji dużych. Inwestycji, które zostały zaplanowane. Część z nich zakończy się jeszcze po wakacjach, ale część to są inwestycje na przykład dwuletnie. Z dużych inwestycji to jest na przykład budowa sali gimnastycznej w szkole podstawowej nr 18, która rozpoczęła się w ubiegłym roku. W tym roku na jesieni powinna się zakończyć. Znowu weszliśmy także w tym roku do przedszkola miejskiego nr 6, gdzie trzeba cały duży budynek dostosować, wyremontować, głównie pod potrzeby wymagań przeciwpożarowych. To są duże inwestycje. Do tego trzeba jeszcze wliczyć chociażby budowę boiska przy szkole podstawowej nr 3, gdzie też asfaltowe boisko zmieni się właściwie w taki nowoczesny orlik, który będzie służył także nie tylko dzieciom, ale także dzieciakom ze szkoły, ale także z wielkiej płyty. Natomiast trzeba pamiętać, że mamy cały szereg inwestycji w szkołach realizowanych przez dyrektorów szkół bądź przez Wydział Remontów i Inwestycji, który, no, często są to remonty zaplanowane, a to jakaś podłoga w sali gimnastycznej, a to malowanie pracowni, a to wymiana na przykład pionów w łazienkach czy elektryki w szkole. W efekcie to jest kilka milionów złotych, które także przeznaczamy na remonty. I trzeci, bardzo istotny i bardzo ważny element tych remontów w szkołach, to element przede wszystkim dostosowania przestrzeni do reformy edukacji. Bo część szkół po wygaszeniu gimnazjów stanie się szkołami podstawowymi. Więc tam musieliśmy już w ubiegłym roku część pracowni dostosować pod potrzeby dzieci mniejszych. W tym roku kolejne pracownie będą właśnie w ten sposób dostosowane. To także są wydatki rzędu kilku milionów złotych, które dzisiaj ponosi samorząd. My oczywiście w tym ostatnim przypadku będziemy domagać się od ministerstwa zwrotów, no ale przykład ubiegłoroczny pokazuje, że możemy liczyć mniej więcej na połowę kosztów, które ponieśliśmy, że zostaną nam zrefundowane, tak jak było w ubiegłym roku, oby w tym roku bieżącym było to więcej, natomiast no, raczej większość samorządów musi realizować tę reformę edukacji własnymi siłami, zarówno pod względem inwestycyjnym, jak i niestety biorąc na siebie no, problemy związane z wygaszeniem gimnazjów i poszukiwaniem pracy przez nauczycieli gimnazjów, którzy dzisiaj znajdują tę część pracy w szkołach podstawowych, bo 7-8 klasy, wiadomo, realizują w części program gimnazjum.
No właśnie, powiedział Pan o tej drugiej stronie, czyli to, że przerabiane są, jakby dostosowywane są dzisiejsze gimnazja na potrzeby dzieci młodszych, czyli podstawówkowych. Ja zapytam jeszcze w drugą stronę, ponieważ reforma szkolnictwa została wprowadzona rzeczywiście błyskawicznie. Grosz szkół podstawowych nie jest na dzień dzisiejszy wyposażone chociażby w pracownię chemiczną. No, część jest, bo tam, gdzie były gimnazja, to gimnazja miały pracownie chemiczne, przynajmniej jakaś część z nich. Oczywiście kwestia jakości, wyposażenia, to jest też osobna kwestia. To samo dotyczy zresztą także szkół średnich, gdzie także są pracownie i te pracownie za każdym razem staramy się doposażać, żeby jak najlepiej były doposażone. Więc w ramach tego doposażenia także myślimy właśnie o pracowniach, nie tylko fizycznych, ale także chemicznych, ale także na przykład fizycznych. No, to musi być oczywiście zgodne przede wszystkim z wytycznymi także Ministerstwa Edukacji. A spotkałem się ostatnio z takim pomysłem tworzenia ogródków przyszkolnych. Co Pan na to, Panie Prezydencie? Trzeba oddać cesarzowi to cesarskie, bo o tych ogródkach powiedzieli bodajże Zieloni. Tak jest. Na swojej konferencji. Na debacie, dokładnie. Więc pomysł bardzo fajny. Ja jestem przekonany, mogę to sprawdzić do naszego następnego spotkania, w ilu szkołach one są prowadzone. Bo one są prowadzone, natomiast dużo zależy po prostu od poszczególnych nauczycieli. Nauczycieli przyrody, biologii, bo tam, gdzie ta przestrzeń jest, ja pamiętam chociażby przy szkole podstawowej numer 6 swego czasu jeszcze, taki ogródek istniał. Sądzę, w wielu szkołach takie ogródki mogłyby istnieć, tam gdzie oczywiście jest taka przestrzeń do wykorzystania. To jest dobry pomysł. Czytałam również, że remont przeprowadzany jest w tym momencie w internacie przy Zespole Szkół Technicznych 70. Tak, staramy się poprawiać jakość funkcjonowania naszych szkół branżowych, szkół technicznych, zachęcając młodzież nie tylko z Płocka, także spoza Płocka do tego, żeby w naszych szkołach kształcili się, to także stanowi pewną podstawę później, ewentualnie dla firm, które mogą szukać pracowników właśnie w absolwentach tych szkół. Stąd decyzja o remoncie internatu. Już 2 skrzydła zostały wyremontowane. Pozostał 3 etap. Etap obejmujący przede wszystkim stołówkę. I ten remont rozpoczyna się w tym roku. Będzie trwał niestety nie tylko przez wakacje. Zakończy się dopiero w roku przyszłym. Koszt tego remontu to około 2 miliony złotych. Ale na dzisiaj będziemy mieli bursę. Będziemy mieli internat przy Jagiellonce. Internat przy 70. W efekcie bardzo wielu uczniów z regionu będzie mogło kształcić się w naszych szkołach, głównie szkołach technicznych, chociaż nie tylko, bo wiadomo, że dla części młodzieży spod Płocka, nauka w Jagiellonce, w Małchowiance, czy w naszych szkołach średnich, to rzeczywiście także i spełnienie pewnych planów życiowych, pozwalające później także na dobry start na studia, bo nasze szkoły rzeczywiście do tego przygotowują w sposób bardzo dobry, a szkoły techniczne do później wykonywania zawodu. Stąd nasza dbałość o te inwestycje, które umożliwiają naszej młodzieży właśnie dobry start na studia i ewentualnie zdobycie dobrego zawodu. Panie Prezydencie, bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Prezydent Miasta Płocka, Pan Andrzej Nowakowski. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję. Bardzo dziękuję Pani Redaktor. Dziękuję wszystkim telewidzom. Do zobaczenia następnym razem.